Ty generalnie patrz. Widz pyta co myśli o tej gierce Zaraz będziemy w nią grali, ale Czż, po przespaniu 4 godzin, czyli po przespaniu nocy, tak? A raczej diawo spałem w dzień. Czuję się oszukany. Oszukany się czuję na 250 zł. I jeszcze bym to przemilczał, ale zobacz to. Zobaczyłem tego screena i nie wierzę w ludzkość. Parfietik! Co to jest? O tej grze? Oceny jakiejś redakcji youtuberów? Jakiś pism o grach? Co to w dupę jest? Co to jest? Co to są za oceny? Oni grali w tę grę? Czy ci ludzie, chociaż jedna osoba, kto dał najniższą ocenę? Najniższa ocena to jest 8 w dupę na 10 tej gry. Jak to możliwe? Opinie graczy? Sam ci zarapowiem swoją opinię, bo naprawdę ta gra jest ciężkim w dupę skamem i czuję się oszukany na 250 zł. Pozew zbiorowy powinien być. W tej grze jest zrobione wszystko źle. Ludzie, którzy zrobili tę grę, nigdy nie grali w dupę w żadnego Souls Likea, a nawet w oryginały. Czemu takie gry powstają? I czemu ja się dałem na to nabrać? Trailer mnie oszukał. Powinni oddać pieniądze wszystkim. Przecież te oceny. To jest takie oszustwo, że jeżeli ci ludzie nie wzięli za to pieniędzy, to są idiotami, jeżeli dali 8 na 10 tej grze. A jeżeli wzięli za to pieniądze, to powinni w dupę teraz wrócić z tego, co dostali mi 250 zł, że się dają nabrać przez tych oszustów. Nie zapłacili mi za tą grę, jako chyba jedynemu na Twitchu. I Hasley Slayprox też nie reklamował tej gry od twórców. Tak mi się wydaje. I ja. I dlatego ja mogę szczerze powiedzieć co myślę o tej grze i myślę, że jest pieprzerem oszustwem. Wszystko w tej grze jest źle. Wszystko. Nie wiem czy wy w ogóle widzowie wygraliście w Souls like jakiegokolwiek, czy tylko oglądaliście u mnie albo u kogo innego. Ale no, wystarczy pograć w tą grę pół godziny, żeby zobaczyć jak dużo rzeczy jest tu źle zrobionych. Zaczynając w dupę od rola, zwykłej przewrotki, autoataki, podnoszenie dusz, animacja podnoszenia dusz. Co to w dupę jest? Jakieś animacje bossów, którzy biegają i są nieśmiertelni, byleby przedłużyć walkę, bo inaczej trwałaby w dupę 30 sekund, bo jest tak rozpieprzona. Ta gra to jest pieprzone oszustwo! Nie wiem kiedy ostatnio się tak naciąłem na grę. Bo na przykład tak, grałem w Far Crya 5, który też mi się bardzo nie podobał, tylko ja go kupiłem chyba za 30 złotych. To jak za 30 złotych to Far Crya 5 można ocenić 5 na 10. Ale ta gra kosztuje 250 zł w dupę. Mieszane oceny, no właśnie, widzowie, znaczy gracze chociaż ogarnięci, ale 52% to i tak jest dużo. W tej grze, wszystko jest źle zrobione, po przewrót W ogóle najgorsze w tej grze jest to, w normalnych Souls-like'ach, podam Ci to na przykładzie, patrz, rozrysuję Ci to Masz tak, Souls-like, nie? I masz tak, krawędź budynku, i Ty jesteś tutaj I auto robisz mieczem, nie? Mieczem auto robisz Tą stronę przy krawędzi. I w normalnym souls likeu jesteś przy krawędzi, robisz ten atak, ale widzisz, kurde, zaraz padnę. I klikasz kółko na padzie, lub jak to masz ustawione, i ci robi rola. I przerywasz animację ataku, i nie spadasz. W tej grze ta gra jest zrobiona jak herozy w dupę. Herozy graturowa. Jak klikniesz atak, to nie możesz zrobić przewrotu. Ty już masz zakolejkowany ruch, i ci zrobi ten auto-atak, i spadniesz w przepaść. Nie da się tego powstrzymać. Jak klikniesz autoatak w złym momencie, to ty już tylko możesz obserwować cut-scenkę jak spadasz w przepaść, bo się nie da nic zrobić. Ta gra jest... wszystko jest w tej grze źle zrobione. Animacja podnoszenia dusz. Dusze... W, jak masz gry Souls-like, masz tutaj mgłę przed bosem. Mgła jest, nie? Tu jest gdzieś ognisko. W ogóle w tej grze też ogniska są problemem, ale swoją drogą. Masz mgłę w tej grze. W souls lajkowych -like grach przed tą mgłą są dusze. Ale to nie jest nawet problem. Nawet jakby na bosie te dusze by były, czyli gdzieś tu jest bos, bo już przeszedłeś za mgłę, a tu są dusze. To w na przykład Elden Ringu wbiegasz w te dusze, klikasz chyba krzyżyk i on ci je podnosi. A w tej grze podbiegasz do duszy, klikasz krzyżyk, jest animacja, jak on to podnosi. Nie da się jej w dupę przerwać, a boss w tym czasie może cię zapieprzyć, przerwać animację i, i tak tych dusz nie podniesiesz, więc nawet nie opłaca się ich próbować podnieść. Czemu jest taka mechanika? Pominąłeś jeszcze ta gra działa jak gówno? Aha właśnie! I tutaj był też argument, że i ludzie piszą tak, może taka sobie gra, ale fajna eksploracja i super grafika. W tej grze Unreal Engine 5 chyba ten silnik, czyli gry, które no niektóre gry co wyszły w tym roku na tym silniku wyglądają giga. Ale ta gra nawet grafikę spieprzyła. W tej grze. ta gra jest po prostu brzydka, jak na ten rok. W tej grze nawet grafika jest spieprzona, a tu nawet się nie musieli starać. Chyba że się starali, żeby ją popsuć. Nie wiem, jak to możliwe, że w tej grze nawet grafika jest zła. Są lokacje ładne, ale tylko lokacje. Ogólnie ta gra jest brzydka. Optymalizacja wiadomo, leży i w dupę kwiczy. Nie wiem, widzowie, grałem w Elden Ringa, przeszedłem go i robiłem speedruny. Oro, tak? Robiłem te speedrady, bo była ta gra piękna. Dla mnie Elden Ring 10 na 10 cudowna gra. Lice of P. Też I właśnie, co do Lice of P, bo to jest chyba najświeższe porównanie. Masz Lice of P, czyli podruba Soul like tak? Tak się ogólnie mówi, chociaż to jest krzyw krzywdzące dla tej gry, dla Lice of P, że to jest podruba, bo jest bardzo dobra ta gra. Jak nie od twórców oryginalnych, ja nigdy nie grałem w żadną podrubę Soulslike. I to była pierwsza, w jaką grałem. I tak dużo złych rzeczy słyszałem o podróbach, że się nastawiałem, że to będzie gówno, nie? A się okazała ta gra super, gorsza niż Elden Ring. Miała parę dziwnych rzeczy, ale się okazała giga dobra. A ta gra, to Lords of the Fallen, to się po Lies of Pi nastawiałem, że kurde, ty, te podruby nie muszą być takie złe. Tak tyle słyszałem złego, a jednak są niezłe. Odpaliłem. Boże. Ta gra jest tak zła i to... Nie wiem co jest dobrego w tej grze. Walki z bossami gówniane, kaccenki na bossach, bossy nieśmiertelne, bo trzeba przedłużyć walkę, Nie wiem, wszystko w tej grze jest źle zrobione. Przejdę ją tylko dlatego, widzę, żebyś ty nie musiał. Tak gra wygląda w Sekiro z k 19 Dla mnie Sekiro jest ogólnie bardzo ładną grą, ale grafika to jest też, jak to się mówi, to jednemu się taka grafika podoba, innemu ta, nie? Jakby tutaj tylko mówię to, że nawet spieprzyli tą grafikę według mnie. Że ta gra. Lice of Pi jest chyba na tym samym silniku, a wygląda 100 razy lepiej. A czemu jest aż taka różnica tej grafiki? Speedrun robiłem Lice of Pi. Speedrun, Speedrun robiłem Elden Ringa. w te gry, ja po kilka razy poprzechodziłem te gry. Lice of Pi, ja nie wiem ile tam mam godzin. Kilkadziesiąt godzin przez te speedruny. Bo tam też trening był na niektórych bossach. Ja co chodzi, bo bez glitzy grałem. Ale tą grę. Ja pierdzielę, mam ochotę pozwać twórców. Czuję się po prostu oszukany na pieprzone 250 zł. Ta gra i to jest też problem. Gdyby Lords of the Fallen kosztowało 50 zł, to ja bym tak źle tej gry nie ocenił. Bo według mnie cena też ma znaczenie co do gry. Wiesz o co mi chodzi? Tak, jak na przykład z Far Cryem, że na niego za 30 zł, Far Cry 5, no to takie. Okej, okay, można sobie zagrać, ale gówno pierwsza, ale nigdy do tego nie wrócę. Ale 250 zł za grę, to ja wymagam jakiegoś ringa nowego a nie pieprzonego gówna. No tak, to by dalej było gówna za 50 zł, ale to jest różnica, czy wydasz na grę 250 czy 50, i to wtedy inaczej też podchodzisz do gry, inne masz oczekiwania. 250 za grę to jest ćwierć tysiąca, a 50 zł, no przecież to jest gigantyczna różnica. Nie wiem, te oceny tej gry, te oceny, 8 na 10, 8,5, 9, 9, 10 na 10, co to jest? Czy można ufać i jeszcze Ludziom, którzy oceniają gry, czemu takie wysokie oceny ma ta gra? Oni nigdy w żadną grę nie grali. Oni dostali prawdopodobnie siano, żeby taką ocenę wystawić, bo w to nie wierzę. Ta gra ma oceny jak Wiedźmin 3 albo lepsze. Czemu? Ta gra ma pewnie oceny lepsze niż Elden Ring. Nie wiem, no czuję się po prostu oskabowany i to nie jest też tak, bo jakby to był pierwszy mój souls -like, jaki w życiu grałem, jaki w życiu bym zagrał, to też Inaczej chyba bym do tego podchodził, ale nie na zasadzie, żeby mi się ta gra podobała, tylko że nie wiedział, czemu by mi się ta gra, ma, czemu mi się ta gra nie podoba, gdyby to był mi pierwszy Souls-Like, to bym nie wiedział, czemu mi się w to tak źle gra, ale że to jest mój już któryś z kolei i zawsze te Souls-Like i speedranowałem po przejściu. I nawet jeźle to wychodziło, to przecież widać takie niedociągnięcia w tej grze gigantycznej, Ta gra jest od niechcenia, od jakichś antyfanów, likeów dana, żeby ludzi wydoić z pieniędzy, no. Wstydzisz się mieć tą grę w bibliotece? W sensie nie, no wiesz. Powiem ci tak, trailer, a ta gra to jest. Nie wiem kiedy ostatnio mnie tak trailer oszukał. Chyba, chyba nigdy. Chyba nigdy mnie trailer gry tak bardzo nie oszukał jak w tej grze. Naprawdę. Wszystkie bossy z trailerów w sumie są w pierwszej godzinie do zrobienia i chyba... a i tak są gówniane i potem jest tylko gorzej, tak naprawdę patrząc po tym, co na razie było. Polskie Dark Souls powinniście być dumni i się cieszyć, czy Polacy wydają taką dużą produkcję dzięki temu reszta świata w ogóle wie, że istnieje coś takiego jak Polska. Świetnie, to może niech w Polsce wybuchnie epidemia dżumy, to też się dowiedzą na świecie, że jakiś kraj z trzeciego świata ma dżumę u siebie w XXI wieku. Jest się w dupę z czego cieszyć, ty w dupę Ulungu. Co ty pieprzysz? Wiem, że piszesz to ironicznie tak poza tym, ale. Nie ważne. Niech się dowiadują na świecie o Wiedźminie 3 i proszę, niech nikt się nie dowie, że Polacy mi palce przy tej grze. Proszę, proszę. Już lepiej, żeby nas za na granicą gadali o Pandora Gate niż o tym, że Lords of the Fallen jest po części polską grą. Serio ci mówię. Nie jest śmieszne, grałem w jedynkę i była gówniana, ale mówi, mi kumpel, patrz jaki fajny trailer, dałem mu szansę. No ja też dałem szansę, ale naprawdę, wymieniam minusy tej gry. Roll, przewrót, źle zrobiony, bardzo w dupę gówniana zrobiony rol, ale to i tak nie jest, znaczy... To nie jest chyba i tak największy minus, ale dobra, jest to źle zrobione. Bardzo szybki movement postaci, ale chyba tylko po to, żeby... No, żeby szybciej przejść tą grę, żeby się tak nie miałem czy twórcy darowali nam. Po prostu szybszy movement postaci, żeby szybko skończyć grę i zapomnieć, że ją kiedykolwiek kupiłeś. <grybujesz> tak mi się wydaje. Kolejkowanie autoataków w tej grze niczym w Heroesach jest tak spieprzone. I myślałem czy nie speedrunować tej gryzacji, w nią zagrałem. Wczoraj, jak w nią grałem, to myślałem, kurde, może się zmuszę do speedrunu, ale to nie ma sensu, bo przyzwyczaję się do tak gównianego systemu walki. Jak wyjdzie kolejny Souls Like, to będę w dupę od zera zaczynał grać w Souls Likea, bo, bo będę, nie wiem, myślał, że tu też są kolejkowane ruchy w dupę i nie będę wiedział, co się dzieje. W Lice of pi przecież graliśmy, no to poprzedni Souls Like, jaki grałem, to był Ring, a i tak bardzo dobrze szło. Jak się będę grał w to gówno i się przyzwyczaje, że tak wygląda walka, to przecież skill to tak jakbyś grał tylko na ironie, a potem wrócił na konto w Masterze albo w Diamencie i się dziwił, czemu ludzie wardy stawiają. No przecież to jest popieprzone. Ta gra jest rozpieprzone od samych podstaw i nawet grafikę ma złom, a tylko tym się chwalili na trailerach. Znaczy tego, Elden i Lies of Pearl robiłem speedrun. I wyszł, wychodziły bardzo dobre te czasy. W Elden Ringu przecież przez chwilę top 1, ale glitchless. Tylko to też były inne czasy, bo wtedy ludzie speedrunowali, mało ludzi speedrunowało glitchless, bo wtedy ciągle odkrywali nowe glitche i chcieli pobijać rekordy. I samemu trzeba było wymyślać trasę do speedrunu, ale i tak to były fajne czasy speedrunu Elden Ringa. Jakoś to było trzy tygodnie po premierze, ale było to piękne. A Elden Ring to jest tak piękna gra do speedrunowania. A Lies of P też jest fajna do speedrunu. Gorsza, mniej mi się podoba, ale jest fajna i tak. Lies of Pi miało pomysł o siebie Lords of. No, to znaczy. Tak, no Lies of P to generalnie, według mnie, było połączenie i Sekiro, i Elden. No bardziej Dark Souls, bo nie było otwartego świata. Ale wiesz o co chodzi, nie? To było takie połączenie różnych souls, likeów od oryginalnych twórców w jedną grę. A Lords of the Fallen. Według Lord of the Fallen to jest typowa gra mobilna, która ma niby dobrą grafikę i nic w dupę poza tym, brakuje tylko mikrotransakcji w tej grze, żeby to było jeden do jednego gra mobilna. Naprawdę jest tak źle zrobiona ta gra. Nie wiem kiedy ostatnio się dałem aż tak naciąć. Zobaczyłbym, zobaczyłbym jakiś edit, w którym przykupili, a właśnie jeszcze co do tego, hashtag ad, hashtag ad i ludzie którzy grają Lord of the Fallen i im za to zapłacili i teraz tak, nic do tego nie mam, że ludzie zarabiają pieniądze, nawet się cieszę, bo im więcej pieniędzy tym może dla dziadka coś skapnie, wiesz o co chodzi, ale ja wolę, żeby streamerzy, a mam w dupie generalnie co kto robi, tak se teraz tylko swoje zdanie powiem, żeby streamerzy reklamowali hashtag ad, gry mobilne, które są za darmo i co najwyżej trzeba samemu zapłacić za mikrotransakcję, albo oglądać reklamy. Bo wtedy Czekaj, nie teraz. Lepiej żeby streamerzy reklamowali darmowe gry, w których widz co najwyżej może kupić mikrotransakcję albo pograć reklamę, niż dupę grę reklamować za 250 zł. Dla mnie to jest równoważne z kamami. No może trochę co innego, ale w sumie tutaj też jest skam. To no zupełnie coś innego dostałem niż obiecywali mi. Oczywiście wiesz, że każdy reklamuje co chce ci ludzie, którzy to reklamują też mogli myśleć, że ta gra będzie dużo lepsza, bo widzieli trailer. Ale wiesz, ludzie, którzy reklamowali pas mango na brzuch, że ci zrobisz sześciopak, też może uwierzyli w reklamę i myśleli, że będzie tak jak na reklamie. Wiesz, o co chodzi. Się załamany tym Lord of the Fallen, ale i tak to przejdę dla widza, żebyś ty widzu nie musiał w to grać. I żebyś ty nie musiał tego kupować, to no przejdę to dla ciebie. Ale nie będę tego spidranował. I do końca życia będę miał ranę w sercu, że zostałem opieprzony na 250 pln pieprzyć te studio i ludzi, którzy tej grze dają 8, 9 i 10 na 10, pieprzeni oszuści, jak wzięliście w łapę, to was pieprzyć i powinniście wypieprzyć, nie wiem, powinniście kary dostać, a jak nie wzięliście w łapę, to jesteście debilami, że dajecie tej grze 8 na 10, jak można zagrać w tą grę i dacie 8 na 10, jakie ten chłop gry grał, w które... Teraz, jakie gry musiał grać człowiek, który gra Da Lords of the Fallen 8 na 10? Assassina na Sony nie grał ostatnio? 10 lat temu? W jakie on gry grał? W Robloxa Clickera? O, każda duża premiera ma oceny 9 10 minimalne od wszystkich. Rezydenci growy nie są rzetelni. O. Tu nie chodzi o to, że ktoś nie jest rzetelny. Nie jest rzetelny człowiek, który. Nie wiem. Tak jak wcześniej dawałem, że mąż czy tam żona zabili się nawzajem i w TVN, w Polsacie, w TV powiedzą, że się Marian zabił żonę, a on się nazywał Krzysztof. No nierzetelny, albo że to się wydarzyło w Łodzi, a on powiedział, że w Krakowie no nierzetelna informacja. Ale jak ktoś daje że 10 na 10, a ta gra jest w dupę 3 na 10, to nie, to nie jest to nierzetelność. Tylko albo on wziął za to pieniądze, po prostu oszukuje ludzi i powinni w dupę zamknąć to studio i zabrać prawo do robienia recenzji albo w dupę powinni przepadać, przebadać, czy jest chory psychicznie, bo jak może tej grze taką ocenę wystawić? No nie mam siły, ale się zawiodłem na grze, dlatego tak pieprzę. Zawiodłem się na grze, bo uwielbiam souls -like i. i nie ma dla mnie w sumie lepszych gierek do speedrunowania niż souls -like i. I w dupę się tak zawiodłem, że to jest luj. Może recenzent tylko trailer oglądał? No ale to wtedy nie powinien recenzji robić. Dla mnie recenzent powinien przejść grę, mieć jakieś doświadczenie w gatunku. Nie wiem, jak są redakcje, jak jest to IGN. Kojarzę nazwę tej redakcji, ale nigdy chyba żadnej recenzji od tego nie widziałem. Oni wystawili tę grę 10 na 10. To jest duża chyba redakcja, tak? Tam powinien być człowiek od Souls-like'ów, od horrorów, od FPS-ów. A tam jest chyba człowiek od gier mobilnych i przy okazji recenzuje gry Triple Czyli te najdroższe, tak jak Lords of the Fallen albo Elden Ring. No co tu się w dupę dzieje? Czemu tak jest? Nie, ja i tak wyjdę i wyszedłem na plus, jeżeli chodzi o tylorców of the Fallen, nawet jak jest tak droga ta gra. I to też. To, że jest taka droga ta gra, to przy okazji mnie bardzo smuci i boli, ale na przykład, widz, który nie streamuje, który nie wiem, nie wrzuca na YouTube, a wie o co chodzi. No, wszyscy ludzie, czyli powiedzmy 100% prawie ludzi, którzy zagra w tę grę, wyjdą na gigantyczny minus. I nie tylko pieniężny, ale też emocjonalny, że smutna gra, i zawiedli się bardzo, i co dalej. Nie wiem, ja polecam pograć w Elden Ringa, polecam Lies of Pi. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! KUSARIA! Mamy szansę! O się Polacy! Kusaria!